By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Ej, przychodzę ze skończonymi produktami. To jest płyn do płukania, booster różowy. To jest moja druga butla, tylko dlatego, że po prostu nic więcej nie było. Robiłam zakupy w Netto, kupując płyn uniwersalny do mycia podłóg, do mycia płytek, a jeżeli mam podłogę w płytkach, więc samo przez się. No i nie było żadnego płynu. Słuchajcie, jakieś takie gołe półki, gołe palety zostały i został tylko booster niebieski i booster różowy, które już jeden i drugi miałam, więc z braku laku stwierdziłam, że już wezmę ten różowy. Ani z jednego, ani z drugiego nie byłam zbytnio zadowolona, ale tak jak mówię, z braku laku po prostu potrzebowałam jakiegoś płynu do płukania, do pralki i po prostu czapnęłam booster. Booster, ten, który ja kupowałam, jest 3,99, ten konkretny 3,99, był po przecenie, nie wiem, czy akurat ostatni został, czy po prostu taka seria. Pisała mi któraś z Was, że u niej w Netto tego nie ma. Ja nie wiem, ja kupuję, tych boosterów są trzy rodzaje, biały, niebieski, różowy. Jakoś kiedyś miałam wziąć ten biały, ale ten biały tak dziwnie pachniał, nie wiem, czy był przeterminowany, czy miał taki po prostu zapach, więc po prostu wzięłam niebieski, a potem różowy. Ani jeden, ani drugi mi nie urzeka, tak jak mówię, ubrania. W sumie to jak się wlewa już do pralki, to tylko jak się otwiera butlę, to pachnie. Jak się wlewa do pralki, to już tak nie bardzo. Więc no, nie jest rewelacyjna. Kupować płyn po to tylko, żeby przez chwilę pachniało. No, skusiłam się, zrobiłam to. Nie powiem, że więcej tego nie zrobię, ale a propos boostera, na pewno tego nie zrobię. Ubrania niczym nie pachną. No i płyn uniwersalny o zapachu słonecznika. Raczej bym powiedziała rumianków. To niby to słonecznik, no niech tam będzie. W każdym razie tak, zdecydowanie delikatnie pachnie. Faktycznie jak się wleje, ja na miskę wlewam, bo mam mopa takiego, co ręcznie trzeba wyciskać, więc na miskę wlewam, dolewam ciepłej wody, żeby w zimnej się nie bawić. Dolewam dwie nakrętki, nieraz trzy, jak jest brudna podłoga. I zostawiam to, bo od razu nie myję, bo a to ktoś zadzwoni, a to gdzieś trzeba jechać, a to i wiecie, i przez jakiś czas po prostu ten płyn w misce stoi, więc jak wchodzę do pomieszczenia z dworu, to po prostu pachnie. Pachnie długo, ładnie i podłoga też zostaje umyta z kłaku Febrisa, także jeżeli macie zwierzaki, polecam płyn uniwersalny Shine. Cena 2,99. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia.